Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce. Rozpoczynamy cykl Szukam pracy w czasie COVID. Moimi gośćmi będą osoby, które w czasie COVID-u straciły pracę, bądź też tej pracy w czasie COVID-u szukają. I jest ze mną dzisiaj Agnieszka Mikołajska. Cześć Agnieszko. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy. To już jest, myślę, ogromna odwaga w ogóle mówić o tym, że się szuka pracy. Ja trafiłam na ogłoszenie Agnieszki właśnie na LinkedInie pod hashtagiem Szukam pracy. Agnieszko, chciałabym, żebyś opowiedziała naszym widzom swoją historię. Powiedz, dlaczego szukasz pracy? Czy to jest efekt utraty jej w trakcie właśnie COVID-u? Oczywiście covidowa rzeczywistość dotknęła wiele polskich firm. Ja pracowałam w branży HoReCa, która jest głównym dostawcą właśnie do hoteli i restauracji. A wiadomo, że COVID niestety spowodował to, że większość takich restauracji i hoteli było zamkniętych. W związku z tym, że finansowo firma no troszeczkę podupadła, wiadomo, każdego dotknął ten kryzys finansowy. Mi kończyła się umowa właśnie z końcem czerwca i po prostu jej nie przedłużono zwyczajnie. Mm-hmm. Także tak pokrótce to wygląda. Czy spodziewałaś się tego, czy bałaś się? Powiedz, jakie uczucia towarzyszyły Ci w tych ostatnich miesiącach? Mm-hmm. W związku z tym, że mówimy o COVID-zie, czyli o zdalnej pracy i o tym, że jednak pracujemy z monitorem, a nie z człowiekiem, a jestem osobą wysokorelacyjną, odczuwałam trochę taki dyskomfort przez ostatnie miesiące i czułam, że no będzie inaczej. Bardzo długo oczekiwałam powrotu do biur, tego, że będziemy mogli wrócić właśnie do pracy face to face razem z ludźmi. No jako, że osoba, która zajmowała się w organizacji employer brandingiem, no byłam zaskoczona, bo uważam, że tym bardziej w COVID-zie employer branding, marka pracodawcy, budowanie tego pozytywnego wizerunku i wpływanie też troszeczkę, budowanie tej opinii na różnych portalach opiniotwórczych o pracodawcy ma kluczowe znaczenie, no ale niestety to statystyki muszą się zgadzać. Trzy osoby miały być zwolnione w naszym dziale, w związku z tym, że mi się kończyła umowa sprawiedliwie, było wiadomo, że to będę ja, ale ja mówię, że wszystko dzieje się po coś i to nie jest tak, wiadomo, no każdy musi przeżyć jakąś swoją taką żałobę, pogodzić się troszeczkę z tą nową rzeczywistością, no bo mając jakiś taki background zawodowy i dość szerokie portfolio edukacyjne, mnóstwem rzeczy się zajmowałam w życiu, no byłam zaskoczona, nie? Kto? Ja? Niemożliwe. No ale na szczęście mam wokół siebie mnóstwo wspaniałych ludzi, naprawdę, i coachów, i nie coachów. I przyjaciół z różnych organizacji, z TEDxowych, Toastmasterowych, gdzie mogę na nich liczyć, naprawdę mogę z nimi porozmawiać. I ja jako coach też potrzebowałam w pewnym momencie coachingu, żeby ktoś mi tak ze mną porozmawiał. Więc tak, oni mi pomogli i to było tak, że jednego dnia dostałam informację, że ta za miesiąc ta umowa nie zostanie przedłużona, więc stwierdziłam, jak nie, ja jestem fighter, usiadłam z kolegą i zrobiłam plakat rekrutacyjny. O którym właśnie mówimy. No i on poszedł. Trafiłam na profil Agnieszki, ponieważ Agnieszka przygotowała bardzo fajny plakat, taka właściwie okładka gazety. Tak, większość ludzi myślała, że to jest jakaś gazeta. Tak, na którym się reklamuje, podkreśla swoje walory i właśnie powiedz Agnieszka, czy to jest trudne? Napisać na ścianie, w social mediach, powiedzieć głośno, szukam pracy. Czy to było trudne dla Ciebie? Powiem tak, stworzenie tego plakatu rekrutacyjnego, no to ja już miałam jakieś wyobrażenie o tym, co ja chcę osiągnąć, jak ja chcę fajnie pokazać siebie. Jeżeli chodzi o to takie wypisywanie swoich cech, których chcesz pokazać, dlaczego warto Ciebie zatrudnić, jest trudne, bo przynajmniej dla mnie, no tak jak mówię, jestem osobą relacyjną bardzo, ale też niektórzy mówią, że jestem kolorowym ptakiem, ale z drugiej strony trudno mi mówić o sobie dobrze.
tak? Chwalić się, bo no, to jest takie polskie, niestety lepiej się kajać, mówić jak jest źle, niż mówić jak jest dobrze. Jak to mówią niektórzy, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, ja mówię, że prawdziwych przyjaciół poznajemy wtedy, kiedy musimy świętować sukcesy. I tak to jest niestety. I tak, byłoby mi ciężko bardzo skomponować te parę rzeczy, ale ja też wiedziałam, w jakim kierunku ja chcę pokierować mojego potencjalnego pracodawcę, co ja robię fajnego. Oczywiście z tej mnogości, bo portfolio jest bardzo duże moje. Musiałam wybrać te parę kluczowych rzeczy, które chciałam pokazać moją pracodawcy. I oczywiście było to trudne. A jeżeli chodzi o publikacje na LinkedInie, to z jednej strony tak, bałam się tego, bo ci, co znają mnie i znają mój profil, są w mojej sieci kontaktów, wiedzą, że właśnie mnóstwo różnych rzeczy robiłam i nagle okej, ale ty, Aga, jesteś bez pracy? No trochę dziwne. I oczywiście to można byłoby potraktować jako ujma na honorze, ale ja zawsze mówię, jak to w marketingu rekrutacyjnym, bo ja kocham employer branding, mówią, że great people knows great people. I ja to tak zawsze mówię, że ja mam taką fajną sieć kontaktów, tyle wspaniałych osobowości, które dają jakąś taką wartość dodaną. To nie są tylko po prostu ludzie, to są ludzie, którzy mają coś fajnego do przekazania. Od każdego możesz się czegoś dowiedzieć, nauczyć. Ktoś cię tam gdzieś wypromuje, poleci, skomentuje, zalajkuje, udostępni. I ja się spotkałam z taką serdecznością od ludzi, że mi się to bardzo udzieliło. I ja naprawdę, jak zobaczyłam, jak pikują mi, szczególnie akurat tydzień temu znowu podbiłam ten sam plakat rekrutacyjny, to na dzisiaj jest chyba jakieś 38 tysięcy wyświetleń albo ponad na LinkedInie, więc to jest moim zdaniem wspaniały wynik. Potencjalny pracodawca tam jest. Tak, być może tak. Oczywiście jako marketer przeglądam sobie te statystyki, kto mnie tam podgląda, oczywiście, ale no, jest to przyjemne. Przyjemne dlatego, że widzę, że to gdzieś taki się z tego zrobił viral. Co z tego będzie, zobaczymy. Oczywiście dostaję różne telefony z różnymi ofertami pracy, ale no, przyglądam się, co z tego będzie. Mm-hmm. No to jest też dobre wiedzieć, czego się właśnie chce, myślę, w tym całej sytuacji znalezienia się w momencie, w którym trzeba szukać pracy, żeby właśnie sobie dobrze określić w ogóle, co chce się osiągnąć i gdzie się chce pójść, żeby się znowu tutaj jakoś specjalnie nie rozmyślać, tak. Prawda? Mm-hmm. Ja mam też takie fajne narzędzie, to jest takie narzędzie coachingowe, akurat koleżanka mi je sprzedała kiedyś na jednym z szkoleń w izbie coachingu. To jest takie właśnie narzędzie insightowe, że wypisujesz sobie, robisz tę tabeleczkę, w jednej piszesz kolumnie swoje umiejętności, w drugiej osiągnięcia, w trzeciej talenty, a w czwartej zainteresowania. I sobie taki robisz insight wstecz. Ja nawet sobie zrobiłam taki insight do dzieciństwa, jakie fajne rzeczy osiągnęłam, że na przykład, nie wiem, w kółku historycznym, pitagorejskim coś osiągnęłam. Takie naprawdę zaszłe, straszne rzeczy, ale też takie, że na przykład z osiągnięć to wystąpiłam na TEDxie, że poszłam na całkiem miękkie, jak ja to mówię, studia podyplomowe, gdzie jestem z wykształcenia typowym inżynierem w sumie, z zarządzania inżynieria produkcji, a poszłam na bardzo miękkie studia podyplomowe właśnie z psychologii zarządzania, z coachingu, akademię trenera, no teraz mam sam wyślę na jesień HRBP, Business Partner. Osiągnięcie, skoczyłam ze spadochronem, dla kogoś to może być przerażające, dla mnie też byłam, ale ja wiedziałam, że za tym coś się kryje, tak? Jakie tak talenty masz, więc można sobie wypisać. Ja na przykład sobie wypisałam umiejętność kojarzenia ludzi, że jestem towarzyska, że traktuję wszystkich jednakowo dobrze, umiejętności, że potrafić innych motywować, organizować wydarzenia i jesteś kreatywna. I oczywiście zainteresowania wszystkie, które mogą się przydać tobie w szukaniu pracy. Jak chcesz zrobić taki insight, to też się bardziej też doceniasz, jest ci łatwiej z taką większą odwagą pójść po więcej i pokazać się i na Facebooku, i na LinkedInie, że szukasz pracy i to nie jest takie malowanie trawy na zielono, po prostu musisz zobaczyć i się mówię, to dowartościować, bo jak my się, tak jak mówią psychologowie, jak my siebie nie dowartościujemy, nie pokochamy, to jak mają pokochać nas inni, nie? Oczywiście jest to trudne. To jest cały czas walka gdzieś tam z przekonaniami. Teraz moglibyśmy o RTZ-ach porozmawiać, ale to już jest
Bardzo ważne rzeczy, myślę, mówisz i też takie, które mogą być istotne dla osób, które nas słuchają. Ja dostaję naprawdę bardzo dużo wiadomości na swój profil Popraw Koronę, Nowa Rzeczywistość w Praktyce od osób, które totalnie są pogubione i to są osoby, które często na przykład pracowały w jednej firmie przez 15-20 lat. Teraz sytuacja rynkowa się zmieniła, zostały po prostu bez pracy i one w ogóle nie wiedzą, jak ruszyć, prawda? Więc te rzeczy, o których mówisz, są bardzo ważne przede wszystkim zobaczyć, co potrafimy, nie? My często po prostu o tym nie wiemy. A powiedz proszę, Agnieszko, właśnie co byś poradziła takiej osobie, która znalazła się dokładnie w takiej samej sytuacji jak ty, czyli straciła pracę, musisz teraz zmierzyć się z szukaniem tego zajęcia. Taka twoja właśnie rada, jaka by była dla tych osób? To wszystko zależy od typu osobowości, bo jak wiemy, żyjemy w świecie zmiennym, w świecie VUCA, wszyscy tak ładnie o tym mówią, który jest właśnie nieprzewidywalny i można przyjąć dwie postawy. Jedna to, że wszystko dzieje się po coś i będziesz reagował na ten stres związany z tą zmianą tym, że będziesz coś chaotycznie robił, a druga, że zmrozi cię taki paraliż, że nagle właśnie runie ci twój świat. I jaka jest tego wszystkiego jakaś taka lekcja? Jeżeli nie możesz sobie z tym sam poradzić, czujesz paraliż, czujesz coś takiego jak ala depresję, nie wiem, długo jesteś ze sobą i nie widzisz żadnego światełka w tunelu, po prostu poszukaj coacha, psychologa, jakiegoś doradcy zawodowego, z kimś porozmawiaj na ten temat. Wiadomo, że ciężko się rozmawia na swoje tematy rozwojowe i przyszłości z rodziną, bo no niestety rodzina zawsze ci będzie radzić tak przeważającej części, nie chcę generalizować, bierz jakąkolwiek pracę, bo trudne czasy i w ogóle. Po co robić coś nowego, a druga postawa to jest właśnie, i to właśnie jest dobry czas właśnie na to, żeby się zastanowić, co się chce robić, a druga to jest właśnie taki chaos, że chaotycznie coś robimy, cokolwiek, wysyłamy wszędzie maile, prosimy o wsparcie, nie wiem, wysyłamy pełno messengerowych wiadomości mailingowych, prosimy wszystkich o polecenie, no nie tędy droga, nie, no, na pewno warto zrobić sobie taki po prostu branding dla siebie, zrobić fajne właśnie portfolio na LinkedInie, dobrze sobie uzupełnić wszystko, odświeżyć, wpisać zainteresowania, poprosić o rekomendacje, jeżeli na LinkedInie jeszcze nie ma rekomendacji, bo wiadomo, że z mnóstwem osób współpracujemy w jakimś zakresie. Jeżeli nam się z kimś dobrze współpracowało, warto poprosić o tą rekomendację, bo te rekomendacje już tam są na zawsze. To nie jest taka rekomendacja, która jest pisana na papierze i może nam zginąć. No, warto jest też uporządkować na pewno swoje CV, żadnych błędów. Jest też bardzo dużo takich lekcji, webinarów, jak pisać CV. Też wiadomo, że CV się pisze pod ogłoszenia konkretne. Jeżeli chodzi na przykład o swoje zainteresowanie, umiejętności, to tam jednak celujemy w to stanowisko, które jest dla nas istotne. No i więc to trzeba uporządkowywać. Moim zdaniem, w zależności od tego, w którym kierunku idziesz, na jakie stanowisko, te CV za każdym razem powinno być inaczej zbudowane, inaczej opisane. I co mogę podkreślają, że to jest bardzo ważne, żeby, zwłaszcza w tym momencie, kiedy jest taka duża konkurencja też na rynku, prawda, i tych CV pewnie spływa więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu na jedno stanowisko. No i możemy zrobić tak, przede wszystkim musimy sobie pomyśleć, gdzie chcemy pracować, jaka to jest branża, jaka to jest firma, czy to jest duża, czy to jest MŚP. Na jakim etapie rozwoju ma być ta firma, czy ma być z kapitałem polskim, czy zagranicznym, czy chcemy na przykład sobie przy okazji podkręcić język, jakieś umiejętności rozwinąć. Na jakie stanowisko nam najłatwiej aplikować i jakie stanowisko według naszego portfolio jest najbardziej oczywiste. No potem drugim takim etapem to jest właśnie określenie swojego unique selling proposition, czyli jaką wartość daje swojemu przyszłemu pracodawcy, co mnie tak wyróżnia, czemu akurat mnie mają zatrudnić. To jest bardzo ważna rzecz, bo to jest najczęściej taki element tego elevator pitch, tej takiej mowy, tak, która jest gdzieś tam słynna, że musimy się w te parę minut świetnie sprzedać, tak, i myślę, że to jest ważne. No i czwarta rzecz, bo mówiliśmy o tym LinkedInie, o tym CV, że ono oczywiście nie może być identyczne na LinkedInie jak na papierze, że jednak gdzieś tam muszą być jakieś wyróżniki.
ale szukać wszystkimi kanałami, aplikować bezpośrednio do firm, przez networking właśnie, przez ogłoszenia o pracę, szukać na portalach, na LinkedInie, używać hashtagów, pilnować, żeby nie było błędów językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych, prosić swoją sieć kontaktów o to, żeby Ciebie wspierali, podbijali, komentowali, udostępniali, żeby to się gdzieś tam kręciło, żeby było cały czas w wyższych tych wynikach wyszukiwania, tak? No więc może jest dużo metod. Ja myślę, że przede wszystkim no, trzeba być sobą. To się nigdy nie oszuka i ta taka wiarygodność i twój taki branding to się zawsze sprzeda. Mhm. Że tak. Mówi się, że szukanie pracy to też praca. Czy ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem? O, jak najbardziej. Jak niektórzy pewno już zauważyli i ty też również, bo ci podlinkowałam, dzisiaj nagrywałam spontanicznie filmik z Radem Enesem, to jest nasz zielonogórski raper. No, jako kreatywna dusza mam różne śmieszne pomysły i raczej człowiek się udusi, jak mnie zaśpiewa. No i poszliśmy na spontan. Tak, mam każdy dzień ustawiony. To nie jest tak, że oczywiście tylko szukamy pracy, przy okazji gdzieś tam jakieś są szkolenia rozwojowe, podcasty, spotkania. No tak jak mówiłam, pod każde ogłoszenie, jeżeli chcielibyśmy aplikować, to trzeba popracować nad swoim CV indywidualnie. Do każdego spotkania trzeba się przygotować. To nie jest tak, że wpadamy do firmy i nie wiemy, co sprzedaje firma, czym się zajmuje, tak? Na jakie stanowisko szuka, jakie ma wymagania. Trzeba wiadomo, projektowość zawsze podpasować pod to, jakie są wymagania wobec potencjalnego pracownika i pomyśleć, jakie projekty kiedyś w przyszłości robiłem, które mogą się wpasować w te wymagania. Gdzie mogę się pokazać jako super pracownik? Jakie potrzeby mogę zapewnić, tak? Zabezpieczyć potencjalnemu pracodawcy. Więc tak, to jest ogrom pracy, bo zresztą głowa jest taka zajęta i cały czas ci ludzie na LinkedInie, na privie piszą i komentarze. No i właśnie ważne jest to, te wszystkie szkolenia LinkedInowe, że każdemu warto podziękować z serdecznością, odpowiedzieć na komentarz. No każdy do ciebie pisze, więc też do niego też musisz odpisać. Za chwilę jakiś telefon, bo jest kontakt telefoniczny, z każdym trzeba porozmawiać. I z tego się robi taki ogrom różnych idei, które trzeba warto sobie spisać, usiąść, podotykać i właśnie tak jak mówiłam, pomyśleć, czy my chcemy pracy na przykład zdalnej, czy tradycyjnej, tak? No bo to jest dość istotne, tak? Czy chcemy pracować w grupie, czy chcemy indywidualne stanowisko, czy na miejscu, czy dojeżdżać, czy ruchomy czas pracy, czy 8-16, co nam daje frajdę, co nam daje święty spokój, czy jakie kasę stałość, stabilne zatrudnienia. Co o sobie myślę i też co o mnie mówią inni, to też jest bardzo ważne, tak? Bo czasami my nie dostrzegamy pewnych aspektów, a ktoś mówi, wow, to jest taka fajna, taki fajny w tym i w tym. I docenimy to, bo ludzie nas widzą z perspektywy kamery i to jest też całkiem inaczej. I widzą, jaki mamy flow, energię, odpowiednio nas odbierają i to daje wartość i wtedy, wiesz, też podpowiadają ci. Czasami się nie zastanawiasz nad pewnymi rzeczami, że mógłbyś fajnie robić, a się okazuje, że to jest to. Także warto słuchać. Kiedy słucham, to mam takie poczucie, że z takiej bardzo trudnej sytuacji związanej z utratą pracy, a utratę pracy porównuje się do takich emocji jak rozwód czy żałoba, można wyciągnąć bardzo dużo pozytywnych rzeczy, o których ty mówisz. Tak to czujesz? Oczywiście. Tak, no to jak mówię, każdy wszystko potrzebuje swojego czasu i ja już taki czas, no ja od razu zaczęłam od działania, no wiadomo, że gdzieś tam po drodze był żal, smutek i troszeczkę lęku, no bo COVID, nie wiadomo jak rynek pracy, jaka ekonomia będzie nas czekać do tej pory, nie wiadomo, ale no tak jak mówię, wszystko jest po coś, jestem zdrowa, mam dwie ręce, dwie nogi, głowę na miejscu, jestem wykształcona, mam nadzieję, że szybko znajdzie się mój szczęśliwy pracodawca, z którym będę mogła robić fajne rzeczy i oczywiście no też z psychologicznego fajnie zawsze Ewa Hartman o tym mówi, do widzenia, jak my się skupimy na tym stresie, to cała kreatywność jest zamykana, my nie szukamy możliwości, tylko szukamy problemów i bardzo ważne jest o tym, żeby się oglądać, żeby być takim uważnym na siebie, kiedy zaczynamy panikować i chaotycznie reagować i robić coś, żeby po prostu robić,
coś, co nie ma celu, a żeby po prostu usiąść, spisać swoje pomysły na siebie, pomyśleć, jakich mamy znajomych, gdzie moglibyśmy zadzwonić, kogo poprosić, jakie fajne projekty kiedyś mieliśmy na myśli, żeby zrealizować, z kim można byłoby je zrealizować. Więc to jest taki, jak ja to mówię, self-coaching, po prostu usiąść z sobą pogadać. Pierwszy raz w życiu spotkała Cię taka sytuacja, czy masz już za sobą tego rodzaju doświadczenie? To jest pierwszy raz, jak poszłam do urzędu pracy, to byłam w szoku. Do domu mówię, pierwszy raz zatrudniłam się jako bezrobotna. Było śmiesznie, bo jak przyniosłam, miałam przy sobie, ale wierzcie mi, taki segregator dokumentów, certyfikatów w szkole i wszystkiego, co w życiu robiłam, to pani się za głowę chwyciła, miała dla mnie pół godziny na petenta, straciła na mnie godzinę i tak jej nie dawałam wszystkiego do zeskanowania, no bo ona musi gdzieś tam do systemu, więc było śmiesznie i słyszałam tylko w okienku, na tej pani pracy nie mamy. A czy skorzystałaś, z tarczy antykryzysowej, czy dla takich osób jak ty tarcza antykryzysowa coś przewiduje, bo mówimy dużo o pomocy dla przedsiębiorców, dla pracodawców, ale czy dla pracowników również? Tak. Okazało się, że w związku z tym, że przyszedł COVID i moja umowa nie została przedłużona, to jestem, że tak powiem, tym paragrafem, który kwalifikuje się do tarczy, do tego zasiłku solidarnościowego z ZUS w wysokości 1400 zł i on obowiązuje bodajże nie w całej wysokości od czerwca, ale za lipiec i za sierpień to jest 1400 zł, więc zawsze to jest więcej niż zasiłek dla bezrobotnych. Czy miałaś już w tym okresie, o którym mówimy, czyli około 2 miesiące, rozmowy kwalifikacyjne? Jeśli tak, to ile? No jak w ogóle te procesy wyglądają? Czy pracodawcy się odzywają? Czy ten rynek rzeczywiście jest taki bardzo trudny, czy jednak widzisz jakieś światełko w tunelu? Oczywiście widzę światełko w tunelu, zawsze ja widzę pozytywnie wszystko. I to jest tak, że miałam kilka rozmów takich face to face, dwie zdalnie, kilka miałam takich telefonów. Czyli działanie. Mówisz to? Działanie. Absolutnie wszyscy moi rozmówcy od samego początku założenia tego profilu, czyli od końca marca, żeby działać, żeby nie być biernym, żeby dawać sobie samemu szansę. I ty ją, Agnieszka, sobie na pewno dajesz. Ja ci szalenie dziękuję za rozmowę. Jestem przekonana, że jesteś dla wielu słuchających nas osób inspiracją i dodajesz odwagi. Korzystajcie z takich rozmów. Nie jesteście sami, takich osób jest bardzo dużo. Tak. To nie jest niczyja wina, po prostu jesteśmy się w sytuacji COVID-u. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Zapraszam do kontaktu tutaj na YouTubie, ale także na Facebooku. Agnieszka, za Ciebie trzymam bardzo mocno kciuki i życzę powodzenia. Powodzenia wszystkim. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Pa.